drogowskazy. To są drogowskazy, nasze kolejne spotkanie. Bardzo cieszę się, że mogę się z wami przywitać i jak mam nadzieję, przed nami kolejna wspólna godzina. Ja się nazywam Aleksandra Galant i na początek chciałam podzielić się z wami danymi, na które niedawno trafiłam. Trochę będę mówiła o zjawisku, które przedstawię na koniec, ale wydaje mi się, że to pokaże jego skalę, ale także zaznaczę, jak ważne jest, żeby zwracać na nie uwagę. Mianowicie jest to schorzenie, choroba, z którą zmagają się aż 3 miliony Polek. No i oczywiście to jest statystyka zmienna w czasie, bo znalazłam też informacje bodaj sprzed 2 lat, kiedy tych kobiet było dużo, dużo mniej. O chorobie tej przez długi czas mówiono, że jest zupełnie niewidoczna w systemie opieki zdrowotnej, a wiele kobiet zmagających się z bólem przez lata słyszało, że taka jest pani uroda, no i że raz w miesiącu po prostu musi boleć. Zmiany są zauważane, jednak o endometriozie, bo ona jest taką cichą bohaterką dzisiejszego spotkania, wydaje mi się, że nadal nie mówi się zbyt wiele, a przynajmniej takie jest moje wrażenie, że kobiet, których ten problem dotyka, jest coraz więcej. Może jest to wynik tego, że jest lepiej diagnozowana, a może po prostu jest coraz powszechniejsza. Nie mam też wiedzy medycznej, żeby o tym mówić, ale zaprosiłam eksperta, który jest specjalistą w dziedzinie ginekologii i położnictwa. To jest pan dr Jarosław Niemoczyński, dyrektor medyczny Warszawskiej Kliniki Bocian, który na ten temat zgodził się dzisiaj porozmawiać. Witam w drogowskazach. Dzień dobry. Przywołam takie określenie, które kilkukrotnie znajdowałam w kontekście endometriozy. Tak ona była nazywana. Przypuszczam, że różni redaktorzy posługiwali się tym zwrotem, żeby trochę ubarwić swoje teksty, ale może też chodziło o to, żeby jakoś problem podkreślić. Mianowicie o endometriozie pisze się jako o udręce kobiet. Na pewno jest udręką. Każda choroba, czy dla kobiety, czy dla mężczyzny, przewlekła, to jest choroba przewlekła, jest udręką. Zwłaszcza, że jest to choroba trochę tajemnicza, dlatego że nie wiemy, dlaczego się pojawia, nie wiemy, jak ją rozpoznawać na wczesnym etapie, nie wiemy, jak sobie z nią radzić, nie wiemy, jakie mogą być skutki, bo tutaj ta paleta tych różnych objawów może być naprawdę bardzo szeroka. Czyli jak czegoś nie znamy, to jest to w naszych oczach rośnie, prawda, jako coś takiego strasznego. I ten strach właśnie wynika głównie z tego, że nie rozumiemy, nie wiemy dlaczego my i to pytanie, dlaczego akurat mnie coś takiego się wydarzyło, tu jest bardzo ważne. A udręka jeszcze tym większa, że jak się nawet pójdzie do lekarza i przedstawi mu się swój stan, swoją chorobę, swoje objawy, swoje niepokoje, to rzadko można uzyskać taką jednoznaczną odpowiedź. Dobrze wiem, to jest to i to, tak i tak będę panią leczył i takie możemy mieć rokowanie. W tym przypadku absolutnie nie można nic takiego powiedzieć. Natomiast choroba rzeczywiście jest bardzo skomplikowana i równie dobrze oprócz mnie tutaj na tym spotkaniu mógłby być specjalista od bólu, specjalista od psychologii, chirurg, lekarz, który leczy niepłodność, ginekolog, który codziennie pacjentkę przyjmuje. Także to jest taka, no, interdyscyplinarny problem taki w medycynie. Trochę zaniepokoiłam się, kiedy na początku pan powiedział, że o tej chorobie rzeczywiście wiele nie wiadomo, to znaczy skąd się bierze, jakie są takie najbardziej typowe objawy, dlatego że właśnie o to chciałabym pytać, bo to przypuszczam, że też są pytania, które często zadają pacjentki. Może słowem wstępu do dalszej części naszej rozmowy, może mógłby pan wyjaśnić, na czym ta choroba polega? Co się dzieje w organizmie, że dochodzi do sytuacji zagrożenia, no tego niezwykłego bólu i że ta sytuacja wymaga interwencji prawdopodobnie wielu specjalistów, których pan wymieniał. Choroba jest znana od bardzo dawna. Ja jestem lekarzem ponad 40 lat i jako ginekolog zawsze się z nią stykałem. Na przeróżnych kongresach, na przeróżnych zjazdach, w przeróżnych artykułach jest cały czas opisywana i tak naprawdę przez te 40 parę lat nic się nie zmieniło w tej całej chorobie. To co wiemy, to wiemy, że ta choroba dotyczy kobiet. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Jak i część populacji, to jest około 15% kobiet w wieku rozrodczym, a około 50% z tego obserwujemy endometriozę w przypadku kobiet, które przychodzą do kliniki z powodu leczenia niepłodności. Ale to tylko takie ogólne szacunki, tak jak pani tutaj podała, te informacje odnośnie częstotliwości mogą być bardzo różne. Już mówię, z czego to może wynikać. Choroba, już wiemy, że jest typową chorobą zapalną, czyli jakiś proces zapalny w organizmie się toczy u kobiety. Choroba pojawia się w okresie pokwitania, dotyczy właśnie takiego okresu w życiu kobiety najbardziej aktywnego, wtedy, kiedy panie stają się kobietami, z dziewczynek stają się kobietami,
później przechodzą przez ten cały ważny moment swojego życia, czyli bycia młodą kobietą, kobietą, która wchodzi w związek, chce rodzić dzieci, akurat jest w dobrym momencie do tego, żeby rozwijać się zawodowo, żeby pracować i nagle pojawiają się objawy, które jej to wszystko mogą zaburzyć. Objawy, które pojawiają się, i to jest też bardzo ciekawe, bardzo różnie i paleta tych objawów może być przeróżna. Tak jak powiedziałem, jeszcze może wrócę chwilkę do tego, że dotyczy kobiet młodych, bo w pewnym momencie życia ona sama wygasa i my nie wiemy, dlaczego ona wygasa i kończy się. Może być tak, że będzie zupełnie niezauważona, może polegać na tym, co kobieta odczuwa. Odczuwa przede wszystkim dyskomfort bólowy. W związku z tym nasilenie bólu też nie wiadomo, jak zmierzyć. Trudno powiedzieć, w jakim momencie należałoby pójść do lekarza, powiedzieć, że boli. Czy zwykła miesiączka może boleć? No chyba może, bo są skurcze macicy podczas krwawienia miesiączkowego i to już jest dyskomfort. Dla jednej kobiety już to będzie dyskomfortem, dla innej jeszcze nie. Więc proszę zwrócić uwagę, jak jest trudno uchwycić ten moment, że coś takiego się dzieje. My jak obserwujemy, mówimy tutaj tylko na razie o tych podstawowych objawach, a podstawowym objawem jest właśnie ból, no bo to możemy zobaczyć, to co się dzieje w brzuchu, kiedy można zobaczyć, kiedy zajrzymy do brzucha, czyli albo ten ból wywoła u nas takie zmiany, że ktoś stwierdzi, dobrze, to muszę zajrzeć, zobaczyć, zdiagnozować, bądź też ginekolog zobaczy już zmiany w jajnikach, w jamie brzusznej i stwierdzi, o to może być endometrioza. Natomiast wcześniej jedynym objawem to jest tylko i wyłącznie ból. Tak jak powiedziałem, to jest zupełnie indywidualna rzecz, jak ten ból odczytać. I teraz proszę zwrócić uwagę, że pierwsze etapy tej choroby w ogóle są nie do zdiagnozowania. Mija około 6 lat, statystycznie wyliczono, zanim my rozpoznamy tą chorobę, a ona już się toczy. To jest ogromnie długi czas, zwłaszcza, że ja w wielu miejscach czytałam, że w przypadku tej choroby, ale przypuszczam, że w przypadku większości, kluczowa jest szybka diagnoza. No tak, zdecydowanie diagnoza, tylko oprzeć diagnozę na samym bólu miesiączkowym jest bardzo trudno. Część ginekologów powie, no dobrze, zaczęłaś młoda dziewczyno miesiączkować, to być może twój organizm musi się do tego przyzwyczaić, no bo to jest nowe dla ciebie doświadczenie. I jak się przyzwyczai, to może akurat przejdzie. Część mówi, no dobrze, no kobieta jeszcze nie rodziła, może jak urodzi, to jej to wszystko przejdzie. I trochę tak bagatelizujemy i może ten okres taki właśnie tych 6 lat do rozpoznania jest związany właśnie z tym, że nie wiemy, czy już mamy do czynienia z czymś poważnym, czy na razie to jest jeszcze, powiedzmy, no takie samopoczucie kobiety. Poza tym to, co pani powiedziała, jest bardzo istotne, bo w większości chorób mamy jakiś plan diagnostyczny. Wiemy, co zrobić, wiemy, jakie badania wykonać kobiecie. Natomiast jeśli chodzi o endometriozę, to praktycznie nie ma takich badań. Endometrioza dzieli się na takie 4 podstawowe okresy zaawansowania. Wtedy, kiedy jest jeszcze bezobjawowa, wtedy, kiedy jeszcze nie ma tam żadnych zmian, czyli ten pierwszy i drugi stopień tej choroby, to praktycznie nie ma żadnej diagnostyki. Jak już ktoś zobaczy zmiany w jajnikach, jak już zobaczy zmiany w jamie brzusznej, to już jest 3 albo 4 stopień zaawansowania. Nie ma żadnych testów z krwi, które mógłbym zrobić i rozpoznać endometriozę. Takie próby są od lat. Bada się taki antygen CA125 z surowicy krwi, taki ogólny czynnik zapalny, ale on jest podwyższony w wielu różnych chorobach. To nie jest specyficzny test. I cały problem, wie pani, w tej chwili w medycynie to jest taki, że my próbujemy znaleźć test, żebyśmy mogli tę chorobę wykryć na poziomie 1 albo 2 stopnia zaawansowania. Nie ma żadnych takich badań. Czyli jeżeli mogłabym podsumować to, co pan powiedział, tę chorobę można wykryć dopiero, kiedy da na tyle silne objawy, że jest jej już trudno przeciwdziałać. Tak, wtedy tylko trzeba zastanowić się, co możemy zrobić, w jakim punkcie życia swojego jest kobieta. Ona sama musi się zastanowić, czy ból jest tak istotny i najważniejszy, on jej wszystko psuje w tym życiu i wtedy koncentrujemy się na tym, że diagnozujemy dlatego, że ją boli, czy też na przykład trafia do takiej kliniki leczenia niepłodności i przy okazji mówi o tym, że tak się czuła, że tak się to wszystko działo i my wtedy mamy dylemat, czy głównie ulżyć tej kobiecie w bólu, czy głównie zająć się leczeniem niepłodności. Dwie rzeczy mogą się zupełnie wykluczać. Dlatego też podejście takie interdyscyplinarne jest bardzo istotne, bo zupełnie inny może być punkt widzenia ginekologa ogólnego, zupełnie inny w tym samym etapie rozwoju choroby chirurga ginekologicznego, który by chciał to operować i nas, ginekologów leczących niepłodność, dla których najważniejsze jest, żeby ta kobieta zaszła w ciążę. Nie chcemy
za wszelką cenę jej operować, wycinać po kawałku jajnika, jakieś cysty usuwać i tak dalej, tylko chcemy, żeby ona uzyskała ciążę. I proszę zwrócić uwagę, jak w takim razie teraz pomagać? Czy zbagatelizować ból i myśleć o leczeniu niepłodności, czy raczej zająć się leczeniem bólu, a ta niepłodność, no to zobaczymy, jak będzie. To jest niesamowity dylemat i w żaden sposób tego zdiagnozować nie możemy. A nie ma jednego przebiegu. Może być przebieg choroby taki, że młoda dziewczyna będzie miała bóle, po prostu bolesne miesiączki zawsze. I nic się więcej nie będzie działo. Jest to tak zwana postać endometriozy powierzchowna, bo endometrioza dotyczy głównie otrzewnej. Czasami może mieć charakter zupełnie rozsiany, że nie widać żadnej konkretnej zmiany. Nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Po prostu ma bóle, ma dolegliwości. Może być sytuacja taka, że pojawiają się dziwne objawy w postaci guzów, które już możemy rozpoznać. No tutaj już się zaczynają schody, no bo guz w jajniku zawsze jest jakimś takim podejrzanym guzem. Ale też tu ma pani paletę ogromną. Od małego guzka poprzez takie guzy, które zupełnie wypełniają jamę brzuszną i niszczą całą jamę brzuszną. Czyli tu mamy do czynienia wtedy z taką postacią jajnikową endometriozy. No i postać jeszcze inna, taka najtrudniejsza chyba, to jest postać tak zwana głęboka endometriozy, gdzie te zmiany w jamie brzusznej już, w pęcherzu moczowym, w jelitach są tak mocne, że po prostu nie da się z tym normalnie funkcjonować. Pan zaczął mówić o tym, co wydaje mi się bardzo istotne z punktu widzenia diagnostyki endometriozy, ale też wiedzy na temat samej choroby. Mianowicie, że mimo że ona wywodzi się z układu rozrodczego, tak naprawdę ona może zacząć, powiem tak brzydko, zjadać pozostałe narządy w organizmie, atakować je. Tak, to nie musi być wcale postać endometriozy, która będzie uszkadzała nam jajniki. I dlatego też lekarz ogólny, ginekolog, który będzie pacjentkę badał, może stwierdzić, ale tam nic nie ma. Kobieta mówi, że ją boli, ale tak naprawdę nic tam nie widzę, czyli wszystko jest w porządku. Normalnie jajeczkuje, ma regularne cykle, a niestety ta choroba się jednak tam podstępnie rozwija. W związku z tym nie sposób jest na podstawie takich zwykłych, prostych informacji przekazywanych od pacjentki od razu rozpoznać tej choroby. I tu jest taki duży problem. Ten problem z rozpoznaniem też niesie ze sobą takie ryzyko, że będzie trudno zdiagnozować. To znaczy, że część lekarzy będzie na przykład za wcześnie pacjentkę informowało, że to jest endometrioza. Będzie ją niechcący straszyło po prostu. Jeżeli wyczytamy sobie, że ta endometrioza jeszcze można mu szkodzić płodność i połączymy te dwa elementy, to już nam wyjdzie, że mamy jakąś chorobę ciężką. Część lekarzy stwierdzi, że oni to świetnie zdiagnozują, więc na banerze reklamowym ich kliniki, ich pracowni będzie to, że rozpoznaje endometriozę. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, co można byłoby powiedzieć, ja potrafię rozpoznać endometriozę na podstawie badań USG, dlatego że nie ma żadnych rekomendacji takich stricte, które będą mówiły nam, że na pewno to jest endometrioza na podstawie obrazu. Chyba że już wszyscy widzą, chyba że już są tak duże zmiany, to każdy to rozpozna. Ale na wczesnym etapie nie ma czegoś takiego. W związku z tym jedynym rozpoznaniem, takim rozsądnym, to trzeba byłoby zajrzeć do brzucha. To wie pani, to nie takie proste zajrzeć do brzucha. Trzeba byłoby zrobić laparoskopię i wtedy pobrać fragmenty tkanek, wysłać do badania histopatologicznego i wtedy histopatolog nam powie dopiero, czy rzeczywiście mamy do czynienia z endometriozą, czy nie. A wszystkie inne pośrednie testy, które próbujemy, to nauka stara się w jakiś sposób zrobić takie testy nieinwazyjne, nie działają jeszcze, nie możemy na podstawie tego rozpoznać samej choroby. Więc proszę zwrócić uwagę, że ta kobieta zostaje sama z reklamą, kto się tym zajmuje i musi komuś zawierzyć, ale nie wiadomo, czy ktoś ją nastraszy, czy ktoś ją na przykład uspokoi zupełnie niepotrzebnie, pewnie nie warto się tym zajmować. No jak nie warto się zajmować, jak to będzie podstępnie na przykład niszczyło nam płodność kobiety? Zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy możliwe jest, jeżeli powiedzieliśmy, że endometrioza to jest choroba, która wykracza swoimi skutkami poza układ rozrodczy, czy możliwe jest, że diagnoza będzie odwrotna, to znaczy lekarz, do którego kobieta trafi z powodu bolesności związanych z jelitami, z innymi elementami układu pokarmowego, czy jeszcze innymi. Słyszałam, że może też atakować nerki na przykład. Czy w ten sposób można dojść do endometriozy, jakby zaczynając od drugiej strony? No można, tylko że jeżeli pacjentka trafia i skarży się na dolegliwości i jest w takim właśnie okresie, to nazwijmy to w okresie rozrodczym, jest po kwitaniu, miesiączkuje, to zawsze tą endometriozę trzeba brać pod uwagę, że tak może być. W związku z tym nie należy tego bagatelizować. Mimo że nie mamy żadnych typowych testów na te pierwsze dwa stopnie rozwoju zaawansowania tej choroby, to nie należy tego bagatelizować. Trzeba zwrócić uwagę na to, w jakim momencie jest kobieta,
czego ona w danym momencie od życia oczekuje. Bo jeśli to jest ból i tak naprawdę jest to bardzo młoda dziewczyna, która jeszcze dopiero wkracza w życie, to może akurat nie ma co przesadzać z operacjami, z zaglądaniem do brzucha, tylko może na przykład zastosować leki, które w sposób paliatywny zmniejszą te dolegliwości bólowe, pozwolą jej dalej funkcjonować, dalej się rozwijać. Liczmy przecież, że choroba się nie będzie dalej rozwijała. Natomiast na pewno trzeba brać pod uwagę, być może, że coś się tam dziwnego wydarzy. Trzeba wziąć pod uwagę następną rzecz, że ten ból. Już pani też to poruszyła we wstępie swoim. Choroba powoduje ból. My odczuwamy ten ból. I proszę pamiętać, że ten ból, co on może powodować? To, że nasze życie nagle wygląda zupełnie inaczej niż życie koleżanek, bo zaczynamy się czuć trochę gorsze, bo cały czas chodzimy i narzekamy. Wszystkie inne dziewczyny biegają, skaczą, ćwiczą, nie wiem, jest okej, a ja nagle nie mogę, mnie wszystko boli, ja się czuję gorsza, nikt nie wie dlaczego, co mi jest, no w zasadzie żadnej choroby mi nie rozpoznali. Czuję się jakaś taka wykluczona z normalnych czynności, z seksem może być nie bardzo, bo mnie boli, partnerowi się to może nie podobać, albo nie będę miała ochoty, przez co już czuję się gorsza od wszystkich, mam problemy z lekami przeciwbólowymi, bo może ktoś sobie pomyśli, o, to jest wariatka, ona chyba przesadza z tymi lekami, cały czas leki przeciwbólowe, jeszcze się uzależni. No dobrze, ale nikt nam w tym bólu nie pomoże, więc może trzeba byłoby wysłać taką pacjentkę tak samo do poradni przeciwbólowej. Tu zobaczmy, tu już mamy ginekologa, już się pojawia poradnia przeciwbólowa, bo jeżeli mamy przewlekły ból, nie wiemy o co chodzi, to chociaż może byśmy uśmierzyli ten ból. Jeżeli mamy objawy takiego poczucia gorszości, depresji, bo też się przecież zdarzają depresje, wcale nie rzadko. Proszę zwrócić uwagę, no choroba zapalna, która powoduje depresję, bo nie mogę robić tego, co bym chciała robić. W związku z tym może trzeba byłoby wysłać do poradni psychologicznej, żeby ta kobieta jednak uwierzyła, że ona na przykład nic złego nie robi swoim zachowaniem, że to nie ma jej błędu, który ona popełnia. Nie wiem, nadużywa czegoś albo, nie wiem, pali papierosy. Albo na przykład, nie wiem, ćwiczy nie tak, dieta nie taka, może jest za tęga, może jest za chuda. Ktoś jej będzie opowiadał. No, różne są sytuacje i szukamy tego wspólnego mianownika, czy to jest właśnie związane z moimi dolegliwościami, więc już psycholog też by się bardzo tutaj przydał. Potem może ten seksuolog, no bo to pożycie z partnerem też może być zupełnie zaburzone. To jest następny specjalista, który tutaj wkracza, a później taki specjalista właśnie, który zajmuje się leczeniem niepłodności, no bo dobrnęliśmy do momentu, że chcemy mieć dzieci, a tutaj tak, ani współżyć nie bardzo możemy, zbliżenia wszelkie są fatalne, siedzę w domu i pod kołdrą chowam się, bo mnie boli i muszę przetrwać te 3, 4, 5 dni. Myślę, co będzie za następny miesiąc. No dramat. A dalej nic nie powiedziałem konkretnego o tej chorobie. Kompletnie. Po prostu jest coś, co nas zjada, co nam uszkadza. Może nam, nie wiem, zniszczyć połowę narządów miednicy małej, ale możemy mieć nadzieję, że to wszystko się jakoś zatrzyma. Czyli żadnej pewności. Jakbyśmy znali przebieg choroby, że ona rozwinie się i się zatrzyma, okej. Ale ja powiedziałem, że ona się rozwinie, zatrzyma się kiedy? Kiedy będzie przekwit. Takie czekanie i czekanie w tej sytuacji, którą pan opisał, czekanie nie wydaje się wskazówką, na jaką czekają pacjentki. Choć to wszystko, o czym pan opowiada w kontekście endometriozy, jest naprawdę trudne. To wydaje mi się, że pana słowa są taką bardzo jasną odpowiedzią i wytłumaczeniem, dlaczego o endometriozie warto rozmawiać, dlaczego tę wiedzę warto pogłębiać, dlaczego w ogóle zajęliśmy się tym tematem. Pan doktor w trakcie swojej wypowiedzi kilkukrotnie wspomniał o płodności, bo to jest wątpliwość, która bardzo często pojawia się u diagnozowanych pacjentek. Czy endometrioza wyklucza szansę na to, żeby założyć rodzinę, czy też rodzinę powiększyć? No i właśnie o to ja również będę Jarosława Niemoczyńskiego, specjalistę ginekologii położnictwa, dyrektora medycznego Warszawskiej Kliniki Bocian, pytać już za kilka minut, dlatego zachęcam was, żebyście zostali z nami i z drogowskazami, bo wrócimy na naszą antenę już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Drogowskazy wracają na naszą antenę w swojej drugiej już dzisiaj odsłonie. Skład w naszym radiowym studiu pozostaje niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi pan Jarosław Niemoczyński, specjalista ginekologii położnictwa, a także dyrektor medyczny Warszawskiej Kliniki Bocian. Teraz, tak jak zapowiedziałam przed momentem, chciałabym poprosić pana o rozmowę na temat tego, jak endometrioza wpływa na płodność, bo wydaje mi się, że to jest bardzo częsta wątpliwość, takie nawet intuicyjne pytanie. Mianowicie,
ja je zadam. Myślę, że może być dobrym punktem wyjścia do prowadzenia i do rozwijania tego wątku w dalszej części. Mianowicie, czy endometrioza jest przeszkodą? Czy diagnoza endometriozy oznacza, że kolejnych dzieci albo w ogóle dzieci kobieta nie będzie mogła mieć? No więc to jest też kolejne proste pytanie, a odpowiedź jest strasznie skomplikowana. Pacjentki przychodząc do gabinetu albo gabinetu leczenia niepłodności, żeby zdiagnozować, bardzo często przychodzą już z gotową diagnozą i wśród różnych chorób, które opisują, mówią: ja mam endometriozę. Po naszej pierwszej części dzisiaj, no, kobiety, które to wysłuchają, pomyślą sobie, no to jest straszna rzecz, bo troszeczkę wystraszyliśmy kobiety tymi wszystkimi objawami. Natomiast chciałbym powiedzieć, że wśród kobiet leczących niepłodność, może połowy kobiet rozpoznamy endometriozę. Endometrioza nie jest żadnym wyrokiem dla kobiet. I myślę, że właśnie takie przedstawienie, taka narracja, że ma pani endometriozę, proszę pani, i proszę się starać szybko o dziecko, myślę, że to jest najgorsze. Ona oczywiście jest powiedziana przez ginekologa w takim dobrym znaczeniu, może uproszczeniu, tylko jak się musi czuć kobieta, która nie myślała o tym, żeby już akurat mieć dzieci, i dowiaduje się od lekarza: proszę pani, jak najszybciej, bo pani ma endometriozę. Może mieć kobieta endometriozę. Tak jak powiedziałem wcześniej, ta endometrioza wcale nie musi w żaden sposób utrudniać zajść w ciążę, ale oczywiście w przypadkach jakichś takich bardzo rozwojowych endometriozy może się okazać, że jest to problem, więc ona współistnieje często z niepłodnością, może czasami być przyczyną niepłodności, ale nie należy wyciągać wniosku, że mam endometriozę, to nie będę miała dzieci. I tu bym chciał wszystkie panie uspokoić, że to tak nie działa. Że owszem, to jest jakiś dodatkowy element w diagnostyce niepłodności, że my próbujemy ustalić, czy endometrioza jest, jak bardzo jest nasilona, czy nam będzie przeszkadzała w diagnostyce i w leczeniu niepłodności, czy nie. Natomiast nie należy tego, jeszcze raz chcę podkreślić, traktować jako jednoznaczne z niepłodnością. I tak patrząc okiem lekarza leczącego niepłodność, muszę zwrócić uwagę na to, że leczę pacjentkę nie na endometriozę, tylko leczę na niepłodność. W związku z tym to nie jest tak, że chcę od razu każdą pacjentkę wysłać do chirurga, bo podejrzewam endometriozę, to niech on usunie tą endometriozę, te cysty, te zmiany, które są, te guzy, które się tworzą, a potem ja będę leczył niepłodność. Bo kolejna sytuacja to jest taka, że endometrioza to jest okres kobiety w wieku rozrodczym i niepłodność to jest też patologia, która dotyczy tej samej grupy kobiet w tym samym wieku. Czyli nie mogę czekać, nie mogę opóźniać diagnostyki i leczenia niepłodności, dopóki nie wyleczę endometriozy. Nie da się w ten sposób. Muszę jednocześnie starać się uzyskać ciążę, mimo że kobieta ma endometriozę. Tutaj jest taki czasami zgrzyt, bo pacjentka mówi: ale ja byłam u lekarza, zrobił mi USG, specjalistyczny gabinet, który rozpoznaje endometriozę i wysłał mnie na operację, że muszę zrobić operację. I teraz lekarz leczący niepłodność musi się zastanowić, no dobrze, czy ta operacja coś mi da, być może, że uśmierzy trochę bólu, ale może spowodować, że na przykład rezerwa jajnikowa, w związku z tym, że część jajnika zostanie usunięta podczas operacji, rezerwa jajnikowa mi spadnie, czyli będę miał wyjściowo gorszą sytuację do leczenia niepłodności. Więc może najpierw jednak bym starał się wyleczyć niepłodność, bo jak kobieta zajdzie w ciążę i nie będzie miesiączkowała przez 9 miesięcy ciąży i później na przykład jeszcze przez rok karmienia piersią, to przecież jest szansa, bo to jest udowodnione, że te ogniska endometriozy mogą zanikać. To jest też określenie, z którym się spotkałam, ale przywołuję je z pewnym dystansem, nie mówiąc, że to jest pewnik, raczej prosząc pana o weryfikację, mianowicie, że ciąża jest lekiem na endometriozę. Ona może łagodzić niektóre objawy, no bo jeżeli mamy normalne, prawidłowe cykle u kobiety i cykl hormonalny przebiega prawidłowo i miesiączka jest regularna, no to te hormony, które tam w tym momencie działają u kobiety, mogą powodować, że ta endometrioza się będzie rozwijała. W związku z tym sam sposób leczenia endometriozy to jest albo wygaszenie zupełnie czynności miesiączkowej i są leki, które tak obniżają poziomy hormonów, że kobieta nie miesiączkuje. Jak się czuję? No nie muszę opisywać. Fatalnie się czuję, no bo młoda dziewczyna przeżywa coś takiego jak menopauzę. Czyli tak się będzie czuła w wieku, powiedzmy, 55-60 lat. No to jest dla niej fatalne. Czasami trochę ulgi dają środki antykoncepcyjne, które jednak stabilizują na niższym poziomie hormony i dzięki temu jakoś można przetrwać do tego momentu, kiedy nie myślimy o ciąży. No i potem jest ciąża, kiedy ta endometrioza w czasie ciąży się jednak nie rozwija.
I jest szansa, że jeżeli kobieta będzie zachodziła w ciążę albo będzie chciała mieć jedno dziecko, później drugie dziecko, być może to nas wspomoże, że przejdziemy przez ten okres endometriozy takiej intensywnej bardzo łagodnie. Więc to rzeczywiście pomaga. Ale wracając do tego sporu między lekarzami, którzy operują i nastawieni są zabiegowo, a nami, lekarzami leczącymi niepłodność, to jest bardzo istotna rzecz, żebyśmy z pacjentką, bo musimy to z pacjentką uzgodnić, i to nie jest to, że powiemy, proszę machnąć ręką, bo teraz chce pani mieć dzieci, no to mnie nie obchodzi to, że panią boli, bo ja chcę uzyskać ciążę. Musimy to jasno wyartykułować, że jakiś cel mamy podstawowy i chcielibyśmy oczywiście ulżyć w bólach, w tych wszystkich dolegliwościach, ale bierzemy pod uwagę też, że leczenie niepłodności troszeczkę się kłóci z tym zabiegowym podejściem do endometriozy. I tu zależy od tego, ile kobieta ma lat, jak trafi do gabinetu lekarza leczącego niepłodność, jak długo już stara się zajść w ciążę, czy u niej są jakieś wskazania, które powodują, że musimy jak najszybciej leczyć niepłodność, a może partner ma nieprawidłowe nasienie i też musimy leczyć szybko tą niepłodność, no bo u partnera się sytuacja pogarsza. Czy też mamy sytuację taką, że jest to młoda kobieta bez żadnych innych obciążeń i ma głęboką endometriozę, która jej na tyle doskwiera, że ona nawet nie może myśleć o dzieciach, dlatego że po prostu jest głęboka endometrioza. Wtedy po konsultacji, tutaj wracam do tego, że jest to schorzenie, które powinno być załatwiane interdyscyplinarnie, może trzeba z chirurgiem, ginekologiem omówić, co zrobimy. Tak, żebyśmy mogli z jednej strony usunąć te duże ogniska endometriozy, złagodzić przebieg choroby, trochę ją wyhamować, ale jeszcze może nie całkowicie zaburzyć tą płodność. To jest tak, że ta choroba, tak jak powiedzieliśmy, nam dotyczy w końcu na przykład jajników. Jajniki są źródłem komórek jajowych. Jeżeli wytniemy po kawałku, kilka tych laparoskopii zrobimy, bo to są zwykle metody do leczenia endometriozy i tych zmian bardzo głębokich, no to pozbawimy kobietę tej tkanki, która produkuje nam komórki jajowe. Czyli może się okazać, że będziemy leczyć sobie stopniowo z roku na rok tą endometriozę operacjami. Kobieta przejdzie 2-3 operacje, a później na końcu nagle się okaże, że no niestety już ta czynność jajników jest tak słaba, tak mała ilość tkanki jest fizycznie tej tkanki jajnikowej, że niestety nie możemy leczyć niepłodności. No, rozmawiając o wpływie endometriozy na płodność, no, siłą rzeczy rozmawiamy o kobietach, które chcą, które są zainteresowane ciążą, powiększeniem rodziny. Natomiast też słuchając pana, nabrałam takiego poczucia, że pewnie są przypadki, w których chodzi o to, żeby tej szansy, nawet jeżeli jeszcze w tej chwili planów nie ma, albo one nie są jakoś bardzo skrystalizowane, żeby tej szansy zbyt szybko nie przekreślać. Z rozmów z pacjentkami wyciągam takie wnioski, że na pewno pacjentka nie chce być przymuszona do tego, żeby akurat teraz rodzić dzieci. Tu jest niesamowity dysonans między tym, że wiadomo, że w przyszłości mogę mieć trudności, bo rozpoznali mi endometriozę, mówią, że endometrioza się będzie dalej rozwijała, a ja jeszcze nie jestem gotowa na te dzieci. No to takie rzucenie informacji, no, że ma pani zachodzić w ciążę i rodzić dzieci, tu się robi taki filozoficzny już dylemat bardziej, prawda? Czy to dziecko oczekujemy dlatego, że chcemy mieć to dziecko, czy chcemy je mieć dlatego, bo potem nie będziemy go mieli? To jak do tego podejść? To naprawdę jest chyba bardzo trudne. Zresztą nie tylko z tego powodu, ale z różnych powodów, na przykład z powodu wieku kobiety. Często kobieta u lekarza, nawet jeśli nie ma endometriozy, to może usłyszeć, o, pani ma 35 lat, to pani już powinna mieć dzieci. Jak to musi kobietę zaboleć, tak sobie myślę. Jak ktoś coś takiego rzuci, w dobrej wierze oczywiście, prawda? Ale rzuci coś takiego, że no, wie pani, bo za chwilę tych dzieci może nie być. Nie wiem, czy to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Sam mam cały czas z tym dylemat. W jaki sposób tą informację przekazać kobiecie, żeby nie urazić, bo nie wiem przecież po pierwszej wizycie, nie mogę wiedzieć, czy ktoś jest entuzjastką. A może na przykład nie chce mieć dzieci. A może po prostu ona, co wcale dzisiaj nie jest takie rzadkie, że młodzi ludzie mówią, nie, dzieci nie, to jest nasze życie, my chcemy sobie przeżyć to życie, my wcale nie musimy mieć dzieci. Więc nie mogę wyjeżdżać teraz jako ginekolog z tym, że proszę mieć dzieci, bo to nie jest akurat dobry moment do tego, żeby każdemu mówić, jak ma swoje życie pokierować. To jest bardzo ciekawa perspektywa słuchać pana, dlatego że zazwyczaj to, o czym pan mówi, rzeczywiście pada z ust kobiet, które spotkały się z takim komentarzem, który rzeczywiście gdzieś no, nie zagrał, nie padł w odpowiednim miejscu i czasie. Natomiast no, to, że pan o tym mówi, to też pokazuje, że świadomość wagi tych słów jest po obu stronach. Odpowiedział pan już w pewnym stopniu na pytanie, które chciałam zadać, mianowicie o to, czy endometrioza zagraża ciąży, no bo jeżeli ona się nie rozwija w jej trakcie, to jest odpowiedź. Natomiast chciałam zapytać o to, czy to jest choroba dziedziczna tak naprawdę? Nie wiedzieliśmy tego. Wydawało nam się, że nie jest to choroba dziedziczna. Natomiast mamy coraz więcej informacji,
które dochodzą od nas z takiego badania, które polega na badaniu ludzkiego genomu czy tam egzomu. Jest to badanie, które ma nam pokazać wiele różnych mutacji, które posiadamy, które w naszym organizmie są, powstały i się nagle okazuje, że w badaniu istnieją takie geny, które dają dużą predyspozycję do tego. W związku z tym myślę, że trzeba powiedzieć, że jedną z przyczyn może też być czynnik genetyczny. A co jest podstawą tego zadiabła, nie wiemy. Nie jesteśmy w stanie określić, dlaczego jedna kobieta ma, no bo jak nie znamy czynników, które wywołują tą endometriozę, to nie wiemy, dlaczego jedna kobieta ma, druga kobieta nie ma. Ale już więcej wiemy, że genetycznie, tak jak pani spytała, rzeczywiście może być, więc jeżeli u mamy, u babci, u kogoś innego zdiagnozowano tą endometriozę, to myślę, że trzeba tak samo o tym myśleć, że być może i ja mam i nie należy tego lekceważyć. Na koniec chciałam zapytać, chociaż rozumiem, że to jest bardzo szeroki temat i być może jest to temat nawet na osobną rozmowę. Chciałam zapytać o metodę in vitro. Czytałam, że w przypadku kobiet z endometriozą, oczywiście znów, każda kobieta, każdy przypadek jest inny, ale że rzeczywiście to jest metoda, która w wielu przypadkach jest rekomendowana i sprawdza się najlepiej. Oczywiście mówimy o kobietach, które w ciąży chcą zajść. Metoda in vitro jest tutaj rekomendowana z kilku względów. Ustawa o leczeniu niepłodności, która w Polsce jest, ona jasno precyzuje, że leczenie, diagnozowanie niepłodności nie może trwać w nieskończoność. Nie możemy, i tutaj też to też jest związane z endometriozą, nie możemy zakładać, że najpierw wyleczymy endometriozę, będzie to trwało parę lat i później dopiero ewentualnie będziemy myśleli o ciąży. Ale jakie mamy metody leczenia niepłodności? Stymulacja jajeczkowania, którą możemy zastosować u takich kobiet, ma skuteczność bardzo małą, do kilku procent. Inseminacje domaciczne, które są jako metoda leczenia niepłodności, może kilkanaście procent skuteczności. Zabieg in vitro 45-55%. No to jest różnica. To jest ogromna różnica. Stąd też czasami pacjentka może opacznie zrozumieć lekarza, który po takiej rozmowie, po stwierdzeniu, że bardzo możliwe, że mamy do czynienia z endometriozą, u kobiety też, bo to jeszcze oczywiście przedział wieku, jak długo się starają o ciążę, to masę różnych jeszcze takich dodatkowych czynników jest. Ale może paść taka diagnoza, proszę pani, w pani przypadku najlepiej zrobić zabieg in vitro. Tu się czasami pewne takie podejrzenie ze strony kobiety, no dobrze, ale dlaczego mnie od razu do tego zabiegu in vitro? Wiadomo, że zabieg jest drogi, obciążający, muszę brać leki. Mimo wszystko i pani, w Polsce ten zabieg in vitro jest taki owianym taką tajemniczością, takim strachem, że ten zabieg in vitro to już coś jest wyjątkowo strasznego, więc wszyscy się jakoś tego zabiegu boją, ale w leczeniu niepłodności na przykład spowodowanej endometriozą albo przy współudziale tej endometriozy jest to jednak metoda bardzo skuteczna, czyli jeżeli w przeciągu czasu chcemy jak najszybciej uzyskać ciążę, no to jest to dobry pomysł, żeby jednak zrobić ten zabieg in vitro, żeby pobrać te komórki z jajnika. I tu jest całe następne zagadnienie. Jak mam taką endometriozę i chcą mnie zoperować, to uwaga, a może powinnam sobie komórki zamrozić. To jest jakieś rozwiązanie tematu, który wcześniej tutaj poruszyłem, że nawet jeśli nie chcę mieć może teraz jeszcze dzieci, to muszę pomyśleć, że może właśnie pobiorę sobie komórki, zamrożę te komórki, będę leczyła na przykład endometriozę, a później wykorzystam te komórki do zabiegu in vitro. Czyli ten zabieg in vitro naprawdę przy endometriozie może być bardzo skuteczny, on bardzo pomaga i bardzo skraca terapię, co tu jest bardzo istotne. O endometriozie, jej wpływie na płodność, a także leczeniu i diagnozowaniu rozmawiam dzisiaj z doktorem Jarosławem Niemoczyńskim, specjalistą ginekologii i położnictwa, dyrektorem medycznym warszawskiej kliniki Bocian. Wydaje mi się, że dosyć sporo padło już na naszej antenie na temat specyfiki tej choroby, na temat tego, jak wpływa na płodność, ale też, co wydaje mi się szczególnie ważne i cieszę się, że zostało to powiedziane na głos, że endometrioza nie zawsze jest jednoznaczną przeszkodą dla tego, żeby wciąż zajść. Natomiast na początku rozmowy powiedziałam, że przez długi czas endometrioza była w pewien sposób niewidoczna w systemie ochrony zdrowia. To znaczy kobiety, które cierpiały z powodu bólu, nie do końca wiedziały, co mają robić, gdzie się kierować i jak się zachowywać, o których objawach rzeczywiście powinny mówić i które powinny zgłaszać. I mam nadzieję, że te wątki rozwiniemy w trzeciej i ostatniej już dzisiaj części drogowskazów. Dlatego mam nadzieję, że zostaniecie z nami i zostaniecie z drogowskazami. Do usłyszenia. Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu.
Czas na finałową odsłonę naszego dzisiejszego spotkania w Drogowskazach. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu mam przyjemność gościć doktora Jarosława Niemoczyńskiego, specjalistę ginekologii i położnictwa, a także dyrektora medycznego warszawskiej kliniki Bocian. Tematem dzisiejszego spotkania jest endometrioza. Niestety jest to choroba, o której w dalszym ciągu nie wiadomo tyle, ile potrzeba, żeby skutecznie jej przeciwdziałać i szybko diagnozować. Natomiast na pewno są takie działania, które mogą pomóc kobietom znaleźć pomoc, bo przede wszystkim to także już padło w trakcie naszej rozmowy, o tę pomoc warto prosić. No i tu znów, na początku mówił pan, że takim jedynym objawem, który mamy na pewno, jest ból. Trudno mieć jakąś skalę bólu. Mnie się też to zdarzało w przypadku różnych lekarzy i różnych problemów, że słyszałam, że ale to jest ból bardzo mocny, czy to jest taki ból, z którym jest pani w stanie funkcjonować? Jaki to jest ból w skali od 1 do 10? I oczywiście absolutnie rozumiem, że to jest potrzebne, żeby jakieś wyobrażenie na temat tego bólu mieć, co nie zmienia faktu, że trudno jest mnie było ocenić ból w skali od 1 do 10, no ale może spróbowalibyśmy, może pan by spróbował podpowiedzieć, jaki ból zdecydowanie jest takim, którego nie należy już ignorować. Ja myślę, że pierwsza podstawowa rzecz to musimy pamiętać o tym, że każda kobieta w okresie takim, o którym mówimy, w okresie, kiedy ta choroba może wystąpić, czyli kobieta, która regularnie miesiączkuje, ma jakieś dolegliwości, po pierwsze, nie powinna się z tym zamykać w domu. To jest podstawowa rzecz, bo samej z jakimkolwiek kłopotami jesteśmy, to jeżeli jesteśmy z tym sami, no to naprawdę potrafi nas strasznie wyniszczyć, więc o kłopotach jest dobrze mówić. Tu w tym przypadku dobrze byłoby porozmawiać z ginekologiem, nie wstydzić się, pójść, porozmawiać. I tutaj dochodzimy do podstawowej rzeczy. Trzeba pamiętać, że wszelkiego rodzaju informacje na temat bólu, bólu miesiączkowego, stosowania leków, antykoncepcji i tak dalej, warto omawiać z ginekologiem, warto na te wizyty chodzić. To jest podstawowa rzecz, żebyśmy wiedzieli, czy w badaniu ginekologicznym są jakieś symptomy, czy nie ma, czy mamy jakąś bolesność dotykową, czy nie mamy jakiejś bolesności, bo jeśli chcemy za chwilę rozmawiać o tym bólu, to będziemy wiedzieli, że na przykład, nie wiem, od 3-4 lat chodzimy do ginekologa na regularne wizyty, takie profilaktyczne wizyty. Samo to, że lekarz sprawdza, czy tam jakieś zmiany w jajnikach są, to jest ewidentnie jakiś taki sygnał, że jeśli miałam jakąś małą zmianę i pan doktor powiedział, to poobserwujmy, to pan doktor liczy na to, że pacjentka przyjdzie za te pół roku czy rok, że będzie czujna, że nie zlekceważy tego, żebyśmy zobaczyli sobie, sprawdzili, czy ta zmiana rośnie, czy nie rośnie, czy ona zatrzymuje się na tym samym etapie i powiedzmy, możemy założyć, że endometrioza się nie rozwija. Takim samym objawem jest ból. Musimy się zorientować, czy ten ból narasta, czy na początku tylko utrudniał normalne, codzienne życie, ale w czasie miesiączki, czy później jeszcze się trochę bardziej zaostrzył i powoduje, że leżę w łóżku przykryta kołdrą, taki typowy objaw, tak sobie tą kobietę wyobrażamy. Biorę leki i myślę sobie, muszę przetrwać tą burzę bólową przez 4-5 dni i dopiero wtedy mogę dalej działać. Myślę, że tu jest bardzo istotna dynamika zmian tego. Ocena bólu, czy to jest ból, który po na przykład jakiejś tabletce przeciwbólowej ustąpi i okej. I tak jest w porządku i wiem, że mam bolesne trochę miesiączki, ale poruszam się, no bo to jednak bardzo istotne jest i to też jest właśnie taki dylemat wśród ginekologów. Czy powiedzieć, żeby ta kobieta sobie została w domu i poleżała, czy może jak ona zacznie się ruszać trochę, czyli jakąś aktywność przynajmniej próbować robić, to przekrwienie tego narządu rodnego będzie mniejsze na skutek jej aktywności fizycznej i może akurat jej przejdzie, więc można z lekarzem różne sposoby wspomagania sobie omówić. Jeżeli przepiszę pacjentce na przykład leki przeciwbólowe, umówimy się, co ona będzie robiła w trakcie miesiączki, w trakcie tego momentu, kiedy ma ból i za pół roku sprawdzimy, czy to zadziałało, czy nie zadziałało, czy może zmienię pacjentce lek, a może coś w tym badaniu USG nowego wyjdzie. To jest bardzo istotne i myślę, że pacjentka przede wszystkim nie może się z tym zamykać, nie powinna się z tym zamykać, nie powinna pomyśleć sobie, może kiedyś mi przejdzie, to nie jest nic takiego, no może przejdzie. No może przejdzie, ale myślę, że raczej trzeba byłoby wziąć pod uwagę to, że może jednak ktoś by mi pomógł. Poza tym, wie pani, wyartykułowanie pewnych rzeczy, samo to, że powiemy, z czym się zmagamy, co to się może dziać, na co zwrócić uwagę, to już zyskujemy pewien rodzaj broni. Broni psychologicznej, którą kobieta już sama może zastosować. Będę obserwowała, w jakich momentach mnie boli, będę z lekarzem na ten temat rozmawiała i zastanowimy się, w jaki sposób pomóc. Także myślę, że skala jest bardzo trudna,
ale dynamika rozwoju tych zmian, poparta jeszcze tym, że kontrolujemy u lekarza i sprawdzamy, co on na ten temat ma do powiedzenia, jakie ma dla nas rady, a my próbujemy je realizować, to może być klucz tego wszystkiego, żeby sobie jakoś pomagać z tym bólem i zastanowić się, czy to już jest rzeczywiście coś takiego, gdzie nie odpuszczę, muszę chodzić, diagnozować i nie zrezygnuję po jednej opinii lekarza, który powie, że mam się przyzwyczaić do tego bólu, bo się po prostu nie chcę przyzwyczajać, bo to nie jest taki ból, przy którym ja mogę pracować, przy którym mogę, nie wiem, rekreację uprawiać czy cokolwiek innego, więc muszę dalej działać. Wydaje się, że ta relacja, kontakt, jakieś zaufanie z lekarzem jest tu kluczowe. Znów pewnie jak w przypadku wielu specjalistów i wielu trudności. Natomiast no, muszę zapytać o to, co bardzo często pojawia się w relacjach wielu pacjentek, u których ostatecznie endometriozę zdiagnozowano. Mianowicie o komentarze, które pojawiały się w czasie wizyt. Mianowicie, że taka pani uroda, że musi boleć, albo że no właśnie raz w miesiącu to naturalne, że boli. Oczywiście, tak jak pan powiedział, no w pewnym stopniu czasem tak jest. Natomiast jak reagować na taki komentarz? Czy to jest dla nas sugestia, że po prostu szukamy innego specjalisty, weryfikujemy to, co padło? No czy po prostu to przyjmujemy? Trudno jest mi sobie wyobrazić, jak w takiej sytuacji się zachować, bo też trudno jest mi sobie wyobrazić, że lekarz po prostu tak by zbagatelizował coś, widząc objawy. Z lekarzem, zwłaszcza ginekologiem, chyba tak mi się wydaje dla kobiety, to jest taka trochę inna relacja. Trochę jesteśmy skrępowani, rozmawiamy o takich rzeczach, gdzie z innym lekarzem nie rozmawia się akurat tak otwarcie i dlatego myślę, że wie pani co, nie należy chyba poprzestawać na tym, że dobrze powiedział pan doktor, że taka moja uroda, będę brała sobie leki tam przeciwbólowe i tyle i muszę się z tym pogodzić i to wszystko. No można tak zamknąć, ale ja chyba bym tak, będąc kobietą, nie chciał zostać z tym wszystkim, żeby godzić się z tym i myślę, że trzeba poszukać może jeszcze mimo wszystko, poszukać takiego kontaktu, gdzie będziemy wiedzieli, że lekarz słucha tego, co mówimy i próbuje chociaż w jakiś sposób wspomagać, bo tak jak powiedziałem, no są przecież poradnie przeciwbólowe, więc można wypytać pacjentkę, czy chciałaby z tego skorzystać, żeby lekami przeciwbólowymi nie zrobić jej szkody. Nie można oprzeć się tylko, proszę sobie pójść do apteki albo do jakiejś sieciowego sklepu, kupić lek przeciwbólowy, już sprawa będzie załatwiona, bo to nie zawsze musi przecież pomagać. Może jeżeli zobaczymy, że ta relacja z ginekologiem jest taka, że on rozumie, po co my tam przychodzimy, to może mi właśnie doradzi, że może powinnam jeszcze z psychologiem porozmawiać, co też jest bardzo trudne, bo nie można tak wyjechać, proszę pójść do psychologa. Każda z pań może pomyśleć, no zaraz, no to myślę, że zwariowałam, czy co ze mną jest. Dlatego musi być ten podkład, dlaczego. Ale to od pacjentki się musimy dowiedzieć, czy ten ból na przykład powoduje, że ona, nie wiem, karierę zawiesiła całą, prawda? Siedzi w domu, zrezygnowała ze wszystkiego, bo stwierdziła, że nie może, nie wiem, się rozwijać, nie może pójść na jakiś kurs, nie może awansować w firmie, dlatego że coś się z nią dzieje. No to trzeba może powiedzieć, czy sama sobie z tym daje radę, uświadomić jej, że to nie jest rzadkie, że kobiety z takimi schorzeniami, z takim bólem, z takim schorzeniem idą po pomoc do psychologa, żeby się jednak mimo wszystko wzmocnić. Uświadomić tej kobiecie, że z różnych stron spróbujemy zadziałać na tą chorobę. Proszę zwrócić uwagę, że to jest różnica między tym, że no musi boleć i koniec. Rozmawiamy z kimś, jeśli szukamy razem różnych przyczyn, sprawdzamy jak w niektórych sytuacjach się to wszystko odbywa, no to łatwiej jest właśnie rozmawiać o przyszłości, czyli o dzieciach, o tym jaką konsultację jeszcze zrobić, jakie leki może brać, z czym się pogodzić, z czym się nie pogodzić, kiedy zareagować, a kiedy nie. Bez tego kontaktu to nawet najprostsza, zwykła, nazwijmy ją taka zimna wizyta ginekologiczna nic nie da w tej sytuacji i myślę, że trzeba. Ja bardzo bym tutaj namawiał pacjentki, żeby no nie odpuszczały. Jeżeli nie złapią tego kontaktu ze swoim ginekologiem, to niech szukają dalej. Niech się nie poddają. I to mogłaby być piękna puenta naszej rozmowy, to nieodpuszczanie, szukanie dalej i dążenie do informacji. Natomiast pan kilkukrotnie wspomniał chociażby o różnych poradniach leczenia bólu. I oczywiście nie oczekuję tego, że wskażemy konkretne adresy, również dlatego, że nasi słuchacze mogą mieszkać w różnych miejscach Polski. Ale być może mógłby pan podpowiedzieć, gdzie szukać pomocy, gdzie kierować swoje drogi, jakie drzwi są pierwsze, do których warto zapukać, żeby tę drogę, która prawdopodobnie jest przed chorą, przed pacjentką, jakoś rozpocząć.
Wie pani, nie ma też takich ośrodków, to znaczy są ośrodki, które się reklamują, że się może jakoś więcej tą endometriozą zajmują i trzeba byłoby może sprawdzić, jaką one mają ofertę i czy chcą się zajmować tylko operacyjnie, czy też jakoś tak całościowo chcą podejść do tego schorzenia. Natomiast jeśli sobie wyartykułujemy, że to jest ból, że to może być niepłodność, że to może być podjęcie decyzji odnośnie operacji, że ta choroba powoduje na przykład, że mam depresję, że mam kłopot na przykład z seksem, to proszę zobaczyć, to nawet jeśli ten lekarz nie wszystko nam do końca wytłumaczy. Bo często jest tak, że jak pacjentka pójdzie do ginekologa, no to myśli, że dobra, mam załatwione wszystko, no bo byłam u ginekologa, prawda? I tak jak kobietom czasami w ciąży się wydaje, że jak jestem w ciąży, to jak mam katar, to powinnam pójść przede wszystkim do położnika. No nie, to są inni specjaliści i trzeba zawierzyć tak samo jeszcze im. Czyli jeżeli mamy jakieś inne objawy, szukamy jakiejś przyczyny, no to musimy pójść też do lekarza pierwszego kontaktu. Bóle bólami, on nas może skieruje do ginekologa, powiedzieć, tak, jestem u ginekologa, ale może jeszcze sprawdzę, coś innego może się u mnie dzieje. Może te bóle nakładają się jako bóle, których źródłem jest jeszcze dodatkowo jakieś źródło. Że w takim razie, jeżeli już lekarz powiedział, że ta choroba może powodować u mnie depresję, no to jak poczuję, że coś się ze mną dziwnego dzieje, to jednak pójdę do lekarza, pójdę do poradni psychologicznej, może wskażą mi jakiś pomysł. Leki przeciwbólowe, zwykle poradnie bólowe, to zwykle ośrodki akademickie, takie, gdzie takie poradnie są i gdzie można się zapisać, bo one są zwykle tam nastawione na, albo na schorzenia onkologiczne, czyli takie bóle bardzo ciężkie, ale ci ludzie naprawdę się świetnie znają, jak ból trzewny, czy ból taki wynikający z tych zmian można leczyć. Jeżeli jeszcze dostaną ci inni specjaliści, dostaną informację, że to nie jest tak, że mam ból i nigdzie nie chodzę, tylko poszłam szukać tabletki przeciwbólowej, tylko właśnie byłam u psychologa, byłam u seksuologa, byłam u ginekologa, pilnuję, to proszę zwrócić uwagę, to daje zupełnie inny pogląd temu lekarzowi, bo on świetnie wie, że te wszystkie tematy są poruszane, że są sprawdzane, że my z każdej strony patrzymy na tą chorobę. Wydaje mi się, że to, o czym powinny pamiętać pacjentki, to jest przede wszystkim duża wytrwałość i determinacja. O endometriozie, o tym, na czym polega ta choroba, jakie są jej objawy, ale też jakie są trudności w jej diagnozowaniu oraz o tym, jak wygląda sytuacja pacjentek ze zdiagnozowaną endometriozą, które planują ciążę lub powiększenie rodziny. Opowiadał dzisiaj dr Jarosław Niemoczyński, specjalista ginekologii położnictwa, dyrektor medyczny warszawskiej kliniki Bocian, który był dzisiaj waszym i moim gościem. Bardzo panu dziękuję za to, że przyszedł pan do radia i zgodził się o endometriozie więcej powiedzieć. Dziękuję również. Ta rozmowa już się zakończyła, ale oczywiście ona jest do waszej dyspozycji. Gdybyście chcieli powtórnie jej wysłuchać albo polecić komuś, żeby to zrobił, to zachęcam was do zajrzenia na kanał Drogowskazów w serwisie YouTube albo na Spotify. Ona już tam jest i będzie, z tego co wiem, zawsze. Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej o drogowskazach lub skontaktować ze mną czy z Michałem, to zachęcam was do odwiedzenia naszego drogowskazowego Facebooka. To jest najszybszy i wydaje mi się najpewniejszy sposób, by się z nami skontaktować. No i cóż, to jest już wszystko na dzisiaj. To była długa i ważna rozmowa, dlatego myślę, że wszyscy powinniśmy wziąć oddech i przemyśleć to, co padło na antenie, a ja niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy.